Blisko 200 tysięcy widzów, około 260 samolotów, śmigłowców, szybowców, motoparalotni z Polski i 19 innych państw. 9 zespołów agrobacyjnych, liczne koncerty i eventy. Tak w skrócie można podsumować to, co działo się podczas tegorocznej edycji międzynarodowych pokazów Airshow, które w sierpniu odbyły się w Radomiu. Teraz przyszedł czas podsumowań i podziękowań. Zdaniem wszystkich impreza była zorganizowana perfekcyjnie i bardzo udana. W jej organizację zaangażowanych było kilka tysięcy osób i mnóstwo instytucji. Służby miejskie, pogotowie, straż pożarna, policja, straż miejska i wiele innych. Radom po raz kolejny stanął na wysokości zadania. To były bardzo udane międzynarodowe pokazy lotnicze. Blisko 200 tysięcy widzów, którzy mieli okazję obejrzeć pokazy w Radomiu. Wielu turystów, którzy bardzo chwalili organizację, cieszyli się, że są z nami w Radomiu. Także to ważne, że również strona wojskowa i inne firmy, które pracowały przy Airshow, doceniają fakt, że Airshow odbyło się w Radomiu, a ta współpraca była naprawdę bardzo dobra. Podsumowanie Airshow 2015 zostało zorganizowane przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Przypomnijmy, że współorganizatorami imprezy są Miasto Radom, Port Lotniczy Radom, Aeroklub Polski oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SFAT.